Ja może zacznę od tego, że jak rozważaliśmy, jak się dzieliliśmy tymi wykładami, no to chcieliśmy tak troszeczkę zamieszać, żeby na przykład ci z was, którzy byli w zeszłym roku, przynajmniej jeżeli słyszą podobne tematy, to usłyszeli je z innych ust i przez to była troszeczkę akcentu położone w innych miejscach, żeby te osoby też coś skorzystały. I zaznaczam to szczególnie dlatego, że dla mnie temat wzrostu gospodarczego, wydaje mi się, że to się oficjalnie nazywa fundamenty wzrostu gospodarczego, ten moduł, to jest temat, który tak naprawdę jest idealny do omawiania dla historyka. Bo tak naprawdę wiele sporów dotyczących tego, skąd wzrost gospodarczy się bierze, jak go rozumieć, jak go analizować i większość kontrowersji w tym temacie, to są kontrowersje, które się biorą z pewnych określonych momentów w historii, które po prostu były dla ludzi bardzo trudne do zrozumienia i po prostu były pewnym szokiem poznawczym, że nagle świat jest w stanie tak gwałtownie się zmieniać. I ze względu na to, że ludzie sobie ciężko radzą intelektualnie i analitycznie ze zmianą, no to jakby zaczęto szyć bardzo dużo takich teorii ad hoc. To znaczy, wybuch gdzieś, jest gwałtowny wzrost gospodarczy, no to co to mogło spowodować? No może ktoś komuś zabrał. Że nastąpiła, jak tak naprawdę, to nie jest wzrost, to jest, że ktoś miał jakieś dobra i one się po prostu przesunęły i dlatego jest ten wzrost. Tak? Albo, że to nawet, że to się dzieje między regionami, albo, że to się dzieje między klasami społecznymi. Nikt nie był w stanie zrozumieć, dlaczego w pewnym momencie, jak popatrzeć na wzrost gospodarczy, to historia ludzkości wygląda tak. To znaczy, jeżeli sobie narysujemy na osi, tu będzie czas, a tu będzie jakakolwiek tak naprawdę miara, możemy wybrać cokolwiek. Może być PKB per capita, to może być, przypuszczam, że nawet jakbyśmy używali jakichś egzotycznych, współczesnych wskaźników pokroju Human Development Index, które próbują mierzyć tam jakieś dodatkowe czynniki, ale cokolwiek byśmy nie użyli, to wygląda mniej więcej tak. I tu jest ten magiczny punkt, gdzie przełamuje się ten kij hokejowy, jak to czasami w literaturze piszą, tak? Że wzrost gospodarczy to jest, historia wzrostu gospodarczego to jest teoria takiego kija hokejowego, ponieważ przez setki, jak nie tysiące lat, jakiś tam wzrost delikatny był, powiedzmy, to jest tak naprawdę trudne do zmierzenia. Ale tak naprawdę taki moment, kiedy de facto zaczęto mówić o czymś takim jak wzrost gospodarczy, to jest moment rewolucji przemysłowej. I dlatego też zgodziłem się na ten wykład, tak sobie pomyślałem, że w gruncie rzeczy najlepiej by było, gdyby prowadził go historyk i mógł was zasypać lawiną anegdotek historycznych dotyczących rewolucji przemysłowej. Się postaram ponadrabiać moje braki historyczne teorii o ekonomii. I mam nadzieję, że mi się to uda. Więc tak. Ten punkt, jak mówiłem, to jest punkt, w którym zaczynamy tak naprawdę mówić o teoriach wzrostu gospodarczego w takim współczesnym rozumieniu. Nikt nie był w stanie wytłumaczyć w pierwszym momencie, jak to się dzieje, że nagle ilość dóbr per capita rośnie tak gwałtownie i poziom życia rośnie tak gwałtownie. I publikacje, które na przykład ja sobie najbardziej cenię w tej tematyce, to tak naprawdę nie są publikacje, które tłumaczą, skąd się wzrost gospodarczy wziął, tylko są publikacje, które tłumaczą, skąd się wzrost gospodarczy nie wziął. I niejako metodą eliminacji dochodzą do tego, że no, tak naprawdę nie zostaje wiele, kiedy wykluczyć większość popularnych wyjaśnień. Takich wyjaśnień jest bardzo dużo. I znowu, będę się skupiał na ich aplikacji do rewolucji przemysłowej. Natomiast wszystko to, co będę mówił, wydaje mi się, i z przyjemnością podyskutuję na ten temat, jeżeli ktoś będzie myślał inaczej, albo będzie miał jakieś wątpliwości, to jest, że wszystkie rzeczy, które będę mówił, pomimo że będę je stosował głównie do rewolucji przemysłowej, że da się je bardzo łatwo przełożyć na dzień dzisiejszy, co jest takim klasycznym kontrargumentem, szczególnie w mediach, czy w mediach, czy wśród właśnie, nazwijmy to, ludzi nie zajmujących się ekonomią, a lubiących o ekonomii mówić, że gospodarka się zmieniła, teraz mamy komputery, samoloty i sztuczną inteligencję i dlatego te argumenty przestają być stosowne, które były stosowne 100-200 lat temu.
Więc zacznijmy od takiego drobnego przeglądu teorii wzrostu gospodarczego, z którymi się nie zgadzam. Potem zobaczymy, co nam zostaje, jeśli je wszystkie odrzucić. A na końcu zajmiemy się jeszcze tym, co dalej. Bo kolejnym takim, wydaje mi się, popularnym tematem medialno-popularyzatorskim są też limity wzrostu gospodarczego. To znaczy, że to te wszystkie historie o peak oil, tak, kończy się ropa, to są wszystkie historie o problemów z zalesieniem, kończy się drewno, to są wszystkie tematy dotyczące organizacji zasobów, które są chwilowo interpretowane jako istniejące w ilości skończone i w związku z tym mają stanowić jakiś limit dla nas, czy też takie rzeczy jak chociażby powierzchnia Ziemi, która jest w stanie ponoć pewną określoną ilość ludzi tylko zaakceptować, zanim się wszyscy nawzajem nie zadepczemy. Więc to będzie, postaram się w ten sposób moją dzisiejszą prezentację ustrukturyzować. No dobrze, więc co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło mniej więcej 200-250 lat temu? Zależy jak liczyć, zależy na które statystyki patrzeć. Otóż takim klasycznym podręcznikowym przykładem na to, co się zmieniło, jest słynny brytyjski proces grodzeń. Tak? To jest ten taki moment, kiedy wielu historyków stwierdzi, że to, co się wydarzyło tak naprawdę w ramach takich prapoczątków rewolucji przemysłowej, to jest ten moment, że klasa wyższa, celowo nie doprecyzuję, co to znaczy, że klasa wyższa w pewnym momencie zaczęła pozbywać rozproszoną produkcję, rozproszonych producentów rolnych, czyli rolników, chłopów, ich ziemi, konsolidować ją w duże areały i na tym i dzięki temu na tym wreszcie osiągać efekty skali na przykład i być w stanie wyprodukować zdecydowanie większe ilości żywności z tych pól uprawnych. Jest to klasyczny przykład tego, kiedy ktoś próbuje wytłumaczyć wzrost gospodarczy redystrybucją, tak? Ponieważ powiedziano, że wiecie co, w gruncie rzeczy nic się nie zmienia poza tym, że struktura własności się zmienia, tak? To znaczy, że było 1000 ludzi, które posiadało 1000 arów, a teraz jest jeden człowiek, który posiada 900 arów i masa ludzi, które nie posiada żadnych arów i w związku z tym musi uciekać do miast i to podobno uruchamia jakieś procesy. Tak? Więc jest to klasyczna teoria redystrybucyjna. Otóż co się okazuje, jak się pogrzebie w historii i szczególnie jest takie jedno fantastyczne opracowanie historyka nazwiskiem Ashton, którego tu obecny Przemek Rapka miał przyjemność przetłumaczyć recenzję Maria Rothbarda tej książki. To jest recenzja, która tak naprawdę nie była nigdzie publikowana, to jest list tak naprawdę, w którym Rothbard zachwala tę książkę. No i cóż ten Ashton w ramach swoich analiz historycznych odkrył? No cóż, między innymi odkrył to, że proces grodzeń nie dotyczył zabierania, w olbrzymiej wielkości nie dotyczył zabierania rozdrobnionemu chłopstwu i ziemi, dotyczył grodzeń terenów wspólnych, to znaczy dotyczył grodzeń wspólnych pastwisk, które były wykorzystywane dla zwierzyny, odłogów, różnych przestrzeni, które nie miały przepisanego właściciela i niejako tradycyjnie w ten sposób od zawsze świat funkcjonował. Natomiast powodowało to całą serię konsekwencji ekonomicznych, którą ekonomiści badają, takie jak na przykład od tegoż słowa pastwisko, tragedia wspólnego pastwiska. Tak? To jest sytuacja, w której nie ma jednego właściciela zasobu, w związku z tym wszyscy różni aktorzy rynkowi mogą z danego zasobu korzystać, nikt nie jest odpowiedzialny za jego własność, w związku z tym też nikomu nie opłaca utrzymywać się jego wartości kapitałowej w czasie. Każdy woli być konsumentem, jak najszybciej skonsumować. Tutaj też chodzi troszeczkę teoria gier, tak? Jakby jeżeli wszyscy korzystają, a nikt nie jest zmuszony do tego, żeby się dorzucić do tego, żeby to dobro kapitałowe utrzymać, no to siłą rzeczy eksploatują je ponad miarę i jeszcze ścigają się na to, kto zrobi to jak najszybciej, bo jak przepuszczę moje bydło przez to pastwisko i one zażre całą tą trawę, no to ja wygrałem, a wszyscy inni przegrali. I to, co się wydarzyło,
to jest właśnie zamknięcie tych, tych areałów wspólnych poprzez grodzenie i całkowitą zmianę tego, jak nagle się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, rewitalizacja tego dobra odbywała. To jest zresztą nie tylko argument dotyczący samych terenów uprawnych lub też przeznaczonych pod pastwiska, ale dotyczy też takich terenów jak tereny leśne. Tak? Tereny leśne historycznie bardzo często były własnością, i tu znowu, jeżeli jest jakiś historyk, to można nie krzyczeć, jeżeli mówię jakieś rzeczy źle, ale były historycznie bardzo często własnością też jakiejś lokalnej arystokracji lub też króla po prostu. I w związku z tym nie było, ponieważ historycznie gospodarka leśna nie była aż tak intensywna, znaczy drzewa wycinano do różnych, na różne potrzeby, ale tak naprawdę wielki popyt na produkty leśne to jest też mniej więcej ten okres, no to nigdy nie było problemem. Nagle, kiedy uruchomił się ten wielki popyt ze względu na początki rewolucji przemysłowej, nagle zasoby drewna były potrzebne, żeby je spalać, żeby budować całe nowe fabryki, tak, które opierały się przecież też na konstrukcjach drewnianych wówczas, nagle okazało się to kolejnym problemem. I tutaj ponownie, co to bardzo ładnie widać w historii zalesienia europejskiego, jak te kraje, w których następowała, chciałoby się powiedzieć, prywatyzacja lasów, to są te kraje, w których współczynniki zalesienia były na najwyższych poziomach. Historycznie, ten klasyczny przykład Szwecji, której oczywiście nie bardzo zwolennicy rozwiązań socjaldemokratycznych może lubią, ale faktem jest, że w Szwecji olbrzymia większość terenów leśnych jest pod kontrolą prywatną i historycznie tak było od bardzo, bardzo dawna. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju próby regulacji tego to są lata 60., 70. Wcześniej nam naprawdę było bardzo dużo wolnej Amerykanki, krwawych kapitalistów, którzy mogli z tymi lasami robić, co chcieli. No i okazało się, że to, co krwawi kapitaliści chcieli robić z lasami, to jest utrzymać ich wartość kapitałową, bo nikt nie chce mieć dobra, które z niego skorzysta raz i ono nigdy mu żadnych więcej plonów nie da. Tak? To znaczy jest, robiąc małe odwołanie do dzisiejszej sytuacji z wycinką lasów, jest, wiadomo, że jeżeli zakazuje się ludziom wycinać lasów, to nikt lasów nie sadzi, bo wie, że nie będzie mógł ich ściąć i nie będzie mógł tych lasów sprzedać. Tutaj nagle okazało się, że ktoś wpadł na pomysł, dokładnie, skoro jest tak dużo popyt, to ścinajmy i sadźmy, ścinajmy i sadźmy. Mniej więcej 100 lat później, na początku XX wieku, zaczęły się rozwijać bardzo intensywnie, już trochę wcześniej, ale tak naprawdę taka eksplozja, to jest początek jednak XX wieku, końcówka XIX wieku, rynki finansowo-kapitałowe, które wręcz pokazały, że da się pozyskiwać pożytki z prywatnej własności dawnych terenów wspólnych, nawet pomimo tego, że wydawałoby się, że ten okres pomiędzy zasadzeniem drzewa a jego ścięciem jest koszmarnie długi, tak? Ponieważ nagle okazywało się, że można handlować udziałami w lasach, że nagle pojawia się cały rynek, w którym ktoś mówi, co prawda ja w tej chwili nie jestem w stanie bezpośrednio tych pożytków pobrać, ale jeżeli zasadzę las, to jestem w stanie na przykład sprzedać część udziałów do niego wobec czy to instytucjonalnych inwestorów, czy też po prostu inwestorów z bardzo długofalowym horyzontem czasowym, którzy sobie przeliczą, że aha, no dobrze, ten las urośnie za x lat, przepływy finansowe będą przypuszczalnie na poziomie takim i takim, co szczególnie w tym okresie czasu, to jest te 100 lat XIX wieku, to po prostu była świetlana przyszłość dla, jak się prawdopodobnie mogło wydawać, świetlana przyszłość dla popytu drzewnego, który zresztą do dzisiaj ma się na całkiem dobrym poziomie, wbrew temu, co niektórym się wydaje. Można było pożytki z nawet takiej długofalowej inwestycji korzystać. To grodzenia. Grodzenia najwyraźniej pomogły, ale na pewno nie pomogły dlatego, że ktoś komuś coś zabierał i przeganiał tych biednych chłopów do miasta. Inną taką teorią, bardzo powszechną, są takie teorie, które wydaje mi się, że się
wydaje mi się, nie jestem pewien, ale jedne z pierwszych miejsc, gdzie ja się z nimi spotkałem, to były prace Róży Luksemburg, takiej marksistowskiej myślicielki, która to dopatrywała się, zresztą marksistowska to może jest taki troszeczkę anachronizm, tak ją nazywać, bo prawdopodobnie się w wielu miejscach też z Marksem nie zgadzała. Między innymi jedna z nich, z jej tez była taka, że to jest imperializm, tak? To znaczy, że wielcy gracze gospodarczy ówczesnego czasu dokonywali wyzysku na przykład w Indiach, płynęli armadą, wychodzili, mówili: od dzisiaj pracujecie dla nas, dziękuję. I korzyści z tego transferowali do Wielkiej Brytanii i w związku z tym Wielka Brytania rozwijała się kwieciście, natomiast kolonie, prawda, były wyzyskiwane. Ten argument jest ahistoryczny na tak wielu poziomach, że nie jestem w stanie się wydać we wszystkie. Natomiast takim kluczowym argumentem, kiedy myślicie o tym, to warto byłoby popatrzeć na wzrosty zarówno kolonii, jak i kolonizatorów. Tak? Faktem jest, że Wielka Brytania eksploduje w tym czasie, ale to nie jest tak, że Indie spadają. Tak? To nie jest tak, że tam się pogarsza. Wyzysk i transfery sugerowałyby, że ktoś robi coś kosztem kogoś innego. W rzeczywistości kolonie pod czasami kolonizatorów raczej doświadczały wzrostu gospodarczego i to szybszego niż przed czasami kolonizatorów. Ja nie chcę tutaj robić jakiegoś rewizjonizmu historycznego i mówić, że kolonizacje są fajne, bo to jednak zwykle były różne smutne i krwawe historie i jednak nie byłby to mój rekomendowany sposób wyciągania Afryki z biedy, wjechać tam z armadą ponownie i ją skolonizować, bo jednak są, powiedziałbym, pewne znaczące moralne wątpliwości do tego rozwiązania. Natomiast niewątpliwie nigdzie w danych nie widać tego wysysania wartości gospodarczej, a wręcz przeciwnie, wydawałoby się, że obie strony rosły w stopniu szybszym niż wcześniej. Kolejnym takim klasycznym argumentem na rzecz tego, że wzrost gospodarczy to jest pewna redystrybucja, jest ten słynny argument niewolniczy. Tak? To znaczy, zarówno Stany Zjednoczone, jak i trochę też Wielka Brytania, jak i wiele innych potęg, które kolonie miały, wykorzystywali pracę niewolniczą, znaczy porywali biednych ludzi, albo przyjeżdżali i płacili komuś, żeby ich porywał jakimś innym miejscowym, co bardziej cynicznym, którzy uznali, że to jest jednak lepszy pomysł łapać dla innych niż samemu być złapanym. Łapali tym niewolników, wywozili ich i znaczy to na tych już przysłowiowych amerykańskich plantacjach bawełny dokonywali wyzysku tej siły roboczej. A to rzekomo na krwi tych niewolników ten olbrzymi wzrost gospodarczy, bezprecedensowy, miał być zbudowany. Tutaj takie dwie rzeczy. Po pierwsze, i znowu, tam jest tak dużo, że o tym oczywiście można napisać całe eseje. Natomiast dwa takie kluczowe argumenty, które moim zdaniem tą tezę kompletnie, historycznie rzecz biorąc, podważają, jest to, że po pierwsze, to nie był pierwszy raz, jak taka instytucja jak niewolnictwo w historii ludzkości działała i jak widać, pomimo, że działała w innych okresach czasu, to nie mamy tutaj takich: o, wzrost niewolnictwa, spadek niewolnictwa, czegoś takiego nigdzie historycznie nie było. Po drugie, jak popatrzeć sobie na zyski z niewolnictwa, tak, w gospodarce rynkowej, korzyści ekonomiczne materializują się w postaci zysku, tak, w postaci różnicy między przychodami a kosztami. Więc korzyści ekonomiczne, które wynikały z niewolnictwa, nigdy nie przekroczyły więcej niż 0,5% PKB krajów, które niewolnictwo stosowały. To znaczy, że 0,5% PKB. Podzielimy to oś na 100 i jeszcze to 100 na pół. To jest komponent, który być może dałoby się jakoś przy pewnej koncepcji teoretycznej przypisać niewolnictwu. Być może, a nawet to jest wątpliwe.
Dlaczego nawet to jest wątpliwe? Ano dlatego, że występuje coś takiego jak kapitalizacja, jak wycena dóbr kapitałowych poprzez kapitalizację. To znaczy, kiedy ja posiadam maszynę, która poprawi mój proces produkcyjny w taki sposób, że będę produkował szybciej, więcej, lepiej i tak dalej, no to w jaki sposób się wycenia tą maszynę? No każdy patrzy tak, jeżeli ja ją kupię, to moje przepływy finansowe poprawią się w następujący sposób, tak? Albo moje koszty spadną, albo moje zyski wzrosną, albo moje przychody wzrosną. W związku z tym jest w stanie względnie przez ekonomię krańcową, tak zwaną, tak, przez tą krańcową maszynę powiedzieć, że ona zwiększy moje zyski o dany przepływ finansowy. No i mówi sobie, aha, no dobrze, no i taka maszyna ma żywotność 10 lat i przez te 10 lat będzie pewnie mi się psuła, więc i za 10 lat przestanie działać, albo będzie stała. I w związku z tym ja najpierw zarobię na niej 100 dodatkowych jednostek i tak dalej. Potem pewnie zacznie mi to trochę spadać. Tak? No i potem, jeżeli są tutaj ludzie, którzy kiedyś mieli jakieś zajęcia z finansów przedsiębiorstw, no to wiedzą, że są takie zupełnie podstawowe metody wyceniania wartości teraźniejszej takich przyszłych przepływów finansowych. To znaczy patrzę i mówię sobie, aha, no dobrze, 100 zł za rok jest dla mnie dzisiaj warte trochę mniej, no bo muszę czekać, tak? To jest też jeszcze trochę mniej, więc tak naprawdę warte jest dzisiaj dla mnie tylko tyle, więc sobie dokleję tutaj. To jest jeszcze trochę mniej, więc sobie w dzisiejszej tutaj. I jestem w stanie wycenić dzisiaj wartość tego dobra kapitałowego. Otóż smutna rzeczywistość handlu niewolnikami jest taka, że niewolnicy też byli wyceniani. Tak? To znaczy, kiedy przychodziło się na targ niewolników i dokonywało się wyboru niewolnika, jest smutną, ale oczywistą rzeczywistością, że patrzono na to na przykład, który niewolnik jest silny, tak? Który niewolnik jest młody. Przypuszczam, że jakieś na przykład czynniki komunikacyjne też mogły wchodzić, z którym się będzie łatwiej dogadać, który zrozumie polecenia, tak? I w jaki sposób się wyceniało? No, potencjalni właściciele niewolników konkurowali o ten zasób, w cudzysłowie. No i tak samo, wyceniali go na podstawie myślenia sobie, no dobrze, taki niewolnik przez okres swojego życia jest w stanie wypracować tyle, a tyle i nie mogę dać za niego więcej. W związku z tym tak naprawdę było to w pewnym sensie dodatkowy czynnik produkcji, natomiast on podobnie dyskontuje się w swojej oryginalnej cenie. Tak? I naprawdę te 0,5% całkowitego PKB to jest ten oryginalny zysk tych handlarzy pomiędzy tym kosztem tych wszystkich łodzi, płacenia tym miejscowym wataszkom, opłacania załogi i tak dalej, a tą korzyścią, którą dostawali w zamian za to później na targu niewolników, kiedy sprzedawali już do końcowego właściciela. Tak więc, no cóż, najwyraźniej, moim zdaniem, ci niewolnicy nie są w stanie wyjaśnić tego olbrzymiego wzrostu. Dodatkowo jest tu jeszcze taki jeden argument, który ostatnimi czasy się pojawia troszeczkę częściej. To jest, że tak naprawdę to jest pewna mieszanka tych wszystkich wyzysków i to jest mieszanka tego, że można było wyzyskać kolonię, można było wyzyskiwać niewolników, można było wyzyskiwać chłopstwo, którego się pozbywało tej ziemi, ale że tak naprawdę to wszystko jest dzięki temu, że powstały imperia. I te imperia były na tyle instytucjonalnie silne, że mogły sobie pozwolić na szeroką skalę i dosyć wydajne operacje wyzysku. Tak? Że wcześniej ten pan feudalny to był takim prostakiem wyzysku. On to robił bardzo tak w taki banalny sposób, nieustrukturyzowany. Tam miał tych chłopów, bił ich tam i kazał im płacić i tyle. A teraz powstała cała machina, cała instytucja. Kompania wschodnioindyjska, tak? Jakby cała strukturalna, formalna formuła. I ona powstała dzięki temu, że zakupiono w pewnym sensie, zakupiono sobie pokój i dominację nad wielkimi fragmentami świata poprzez operacje wojenne, które to były finansowane przez emisję długu przez banki centralne. Ja w swoim kolejnym
referacja będę troszeczkę mówił o tym, jak rząd psuł system bankowy, więc nie chcę się teraz bardzo wdawać w szczegóły, może jeszcze wrócę do tego tematu wtedy, ale to co jest argumentem ostatnio się przejawiającym, to jest to, że właśnie wydrukowano pieniądze, one się wzięły znikąd, zanim się ktoś zorientował, to kupiono bardzo dużo armat, wypłynięto w świat, zrobiono imperializm i dzięki temu kupiono sobie tą przestrzeń do tego, żeby właśnie te wszystkie wyzyski robić. I dzięki temu ten wzrost gospodarczy osiągnięto. To jest, powiedziałbym, teoria redystrybucyjna posunięta do swojej równie pięknej, skrajnej, jak i absurdalnej konkluzji. Ponieważ coś, o czym będę też mówił w czasie mojego kolejnego referatu, to jest to, że wszelkiego rodzaju drukowanie, przysłowiowe drukowanie pieniędzy, bo tych mechanizmów jest dużo więcej, one są dużo bardziej skomplikowane, też jest jedynie mechanizmem redystrybucyjnym. Tak? I twierdzenie, że poprzez fakt, że ktoś się nie orientuje, że redystrybucja nastąpiła, bo tak naprawdę tym się różni redystrybucja przez drukowanie pieniądza. Mam nowy pieniądz wydrukowany, nikt nie wie, że to jest dodatkowa stowa, której nie było wcześniej na rynku, więc ja kupuję po starej cenie, skorzystałem, tym samym podbiłem cenę, no bo wyraziłem dodatkowy popyt na coś, więc po prostu się ludzie nie zorientowali. Tak więc to jest teoria wyzysku, w którym po prostu nikt się nie orientuje, że jest wyzyskiwany. Więc zakładam, niczym się nie różni od innych teorii wyzysku, poza tym, że jest troszeczkę bardziej zamglona i zakryta za zasłoną właśnie inflacji i tego, że ludzie nie są w stanie tak szybko powiązać do końca przyczyny ze skutkiem. Ale dalej jest to samo, dalej jest to twierdzenie, że przesuwanie, przestawianie, zamienianie dwóch wieży z klocków Lego i zabieranie klocków z jednej wieży i przestawianie na drugiej powoduje, że mamy więcej klocków Lego. Więc to jest taki mały, szybki przegląd, takich moich ulubionych błędnych wytłumaczeń wzrostu gospodarczego z okresu rewolucji przemysłowej. Więc teraz może przejdę do tego, w co uważam, że jest faktycznym wyjaśnieniem wzrostu gospodarczego rewolucji przemysłowej i późniejszego. I otóż odpowiedź brzmi przewrotnie, że nie ma takiej rzeczy. To znaczy, moim zdaniem cała ta próba twierdzenia, że jest jakiś święty graal, którego ekonomiści poszukują i do któremu się da przepisać, to jest bardzo mało spektakularna teza, z której ostrzegam, nie będzie fajerwerków i nie będzie wodotrysków, że szukanie świętego graalu, który tłumaczy to jednym strzałem, jest kompletnym absurdem. To znaczy jest bardzo dużo czynników, które można oczywiście próbować redukować do tego, że one w jakiś tam sposób wypływają, ale na pewno wewnątrz nauki ekonomii, która rości sobie prawo do stawiania tez uniwersalnie prawdziwych, i o bardzo dużej mocy takiej epistemologicznej, czyli o takiej bardzo dużej pewności i o bardzo dużej jasności związku między przyczyną a skutkiem, to wewnątrz nauki ekonomii nie będziemy mieli takich odpowiedzi. Ponieważ kiedy próbujemy zredukować faktyczne powody wzrostu gospodarczego, to dochodzimy do kilku takich ścian, za którymi już nie wiemy, co jest dalej. Jedną taką ścianą jest rozwój technologiczny. Tak? Niewątpliwie rozwój technologiczny w tym okresie znacząco przyspiesza. Jest kilka wynalazków, które się pojawiają i które uruchamiają cały efekt domina wynalazków kolejnych, bo ze względu na między innymi po prostu takie rzeczy jak w fizyce optymalizacja wykorzystania energii, tak, że odkryto, że na przykład maszyna parowa, że nagle jesteśmy w stanie zaprząc energię, która gdzieś siedzi w przyrodzie, do której wcześniej nie potrafiliśmy wykorzystywać i nagle potrafimy ją zamieniać w inne rzeczy i dlatego też wzrost gospodarczy był w stanie, dlatego też wzrost technologiczny był w stanie wzrosnąć. Tak? Próbuję się tłumaczyć takie rzeczy, na przykład tym, że były te nieszczęsne grodzenia, a także kilka innych procesów stworzyły pewną kulturę własności prywatnej. Przez to, że ta kultura własności prywatnej się zaczęła pojawiać, to pojawiła się też klasa burżuazyjna, tak pojawiła się nagle nowa grupa ludzi, która nie korzysta ze swoich majątków zgromadzonych od dziada, pradziada, od tego mojego pierwszego wielkiego praprzodka arystokraty, który był tak naprawdę jakimś tam zbójem spał i po prostu podporządkował sobie kilka wiosek, więc to przestają być tacy ludzie, a zaczynają być ludzie, którzy akumulują majątek
I dzięki temu, że ten majątek akumulują, są w stanie pobierać z niego pożytki i odkrywają, że pobieranie z niego pożytków w ramach między innymi wykorzystywania innowacji technologicznych jest korzystne i dlatego zaczynają też inwestować więcej w te innowacje technologiczne. I to jest argument, który jest ok, w tym sensie, że tak, można powiedzieć, że oczywiście zdecydowanie pod warunkami prywatnej własności środków produkcji jest większa motywacja w ogóle do robienia rzeczy rozsądnych ogółem. I rozwój technologiczny jest jedną z niewątpliwie rzeczy rozsądnych, w związku z tym w pewnym sensie go promuje. Natomiast czy da się tak jednoznacznie powiedzieć, że na mocy praw ekonomii, to tutaj wprowadzam prawa własności, nastąpi eksplozja technologiczna? Nie jest to wcale takie oczywiste, bo musi też akumulować się pewna masa krytyczna wiedzy, tak? To znaczy musi wystąpić kilka pokoleń pracy naukowców na przykład sprzed rewolucji przemysłowej, tak? Którzy wszystkich Newtonów, Huygensów, Leibnizów i innych ludzi, którzy myśleli o tym kompletnie na papierze, nawet nie mając pojęcia, jakie to będzie miało wykorzystanie w przyszłości. Więc rozwój technologiczny jest jednym takim argumentem i moim zdaniem nie jest do końca redukowalny do żadnego ekonomicznego pojęcia. Drugim takim argumentem, i to jest mój ulubiony, taki najbliższy mojemu sercu, z którym najbliżej jest mi wierzyć w niego, to jest właśnie ten fakt, że tak jak wspominałem o tej klasie burżuazyjnej, którą za Dider McCloskey, taką profesor ekonomii, którą mam nadzieję niedługo opublikujemy w ramach Instytutu Misesa, bo ja lubię ten termin używać jako coś pozytywnego. W tym kraju się tak często używało burżuj jako obelgi, że ja bardzo lubię tę ideę odzyskania tego słowa i pokazania, że tak naprawdę to są ludzie, którzy nagle odkryli, że opłaca się robić rzeczy dobrze dla innych. To znaczy, że nagle odkryli, że jest gospodarka rynkowa, w której dwustronne wymiany są korzystne i warto produkować coś, co ktoś chce kupić i to jest najlepsza i najszybsza metoda akumulacji bogactwa. I nagle w związku z tym oni zaczęli myśleć, jak to robić i nagle wykształciła się też taka klasa, chociaż może to jest złe słowo, przedsiębiorców. Tak? I to jest coś, to jest też główna teza książki, jedna z głównych tez książki McCloskey, że to jest w pewnym sensie epoka, w której nagle się odkrywa, że to jest dobre, że są ludzie, którzy bez wyzysku, którzy bez wykorzystania przemocy są w stanie tworzyć wartość. I to nie używam wartość ekonomiczną, bo po prostu wartość dla ludzi, tak? Mówienie wartość ekonomiczna to jest taka, moim zdaniem, taka nasza trochę pomarksistowska paranoja, że gdzieś rozdzielamy wartość od wartości ekonomicznej. Tworzą wartość dla ludzi poprzez tworzenie produktów. I między innymi McCloskey stawia tezę, że to jest też dlatego, że właśnie w pewnym sensie retoryka się zmieniła. To znaczy, że zaczęto dostrzegać wartość tego, więc zaczęto się pozytywnie do tego odnosić. Wiele ludzi marzyło o tym, tak? I to nie było wstydliwe, tak? To nie było coś, czego należało się wstydzić, tylko to było coś pozytywnego i dlatego też ten wybuch przedsiębiorczości mógł nastąpić. Tak? Znowu, to jest bardzo fajna teza i ja się bardzo ku niej skłaniam nawet, natomiast uważam, że to nie jest teza stricte ekonomiczna, tak? To jest teza z jakiejś socjologii innowacji, socjologii organizacji społeczeństwa, tak? Nie wiem, teorii retoryki. To ma trochę słabszą jednak moc epistemologiczną niż mówienie o prawie podaży i popytu. Natomiast jest to niewątpliwie kluczowy czynnik dla tego okresu. Trzecim takim czynnikiem, tak jakby pierwszym będzie ta technologia, drugim będzie ta przedsiębiorczość, trzecim takim najczęściej powołanym to są instytucje. Poprzez instytucje to jest takie słowo, które bardzo często, jak widzę dyskusję w internecie, ona powoduje trochę zamętu, bo jak ktoś pisze, że ważne są instytucje, to ludzie myślą, GUS i bank centralny to są instytucje. Nie. Instytucje to mają być pewne rozwiązania, nazwijmy to formalne, formalno-prawne, ale które mogą dziać się zupełnie na poziomie prawa prywatnego. Tak? Nie musi być żadnego suwerena, który instytucję narzuca i taką na przykład instytucją jest na przykład instytucja prawa własności. Tak? I w momencie, w którym ludzie w wyniku różnych procesów socjologii i rozwoju technologicznego odkrywają, że prawa własności są fajne
i zaczynają panować konsensus, że to jest dobre, że nie zabieramy sobie nawzajem własności, to stabilizuje się ewolucyjnie w ramach takiego społeczeństwa, stabilizuje się prawo własności, to znaczy, że coraz większym kosztem jest obciążone jego naruszenie, takim kosztem społecznym, kosztem tego, że ludzie się zbiorą i cię wyniosą na widłach, jak będziesz próbował ich ograbiać. Tak? W związku z tym tak ewolucyjnie, Hayek chciał powiedzieć, on dużo pisał o takich ewolucyjnych mechanizmach kształtowania się instytucji, właśnie umacniają się takie instytucje jak prawo własności, jak ogólna stabilność prawa, tak jak pewne rozwiązania, które ograniczają władzę państwową i starają się tak wreszcie po tych tysiącach lat troszeczkę względnie uprzywilejować tą jednostkę i powiedzieć, że państwo to nie może ci wjechać w każdej chwili do twojego domu i ci wszystkiego zabrać. Tak, tego typu instytucje, które wynikały właśnie ze zmian kulturowych i ze zmian percepcji, są zapewne trzecim kluczowym czynnikiem dla wzrostu gospodarczego. Natomiast znowu, to nie są rzeczy, które da się zredukować do czystej teorii ekonomii, w tym sensie, że na przykład moim zdaniem cały ten projekt badawczy właśnie Hayeka o tych ewolucyjnych procesach, że pewne rzeczy wygrywają, tak? Że po prostu te społeczeństwa, które odkrywają prawa własności, to się szybciej rozwijają i to po prostu tak ewolucyjnie mówią, zauważamy to, te, które się tam bardziej nawzajem gnębią, to wolniej się i tak ewolucyjnie zwyciężają ci, którzy mają lepsze instytucje. To jest znowu ciekawy projekt badawczy, moim zdaniem znowu nie do końca ekonomiczny, bo tak samo można powiedzieć, że efektem procesu ewolucyjnego jest istnienie parlamentu i tam też jest jakaś równowaga i tworzą głupie ustawy. To też jakiś ewolucyjny proces, to też trwało setki lat, zanim się parlament wykształcił i że oni się tam już zwykle poza Białorusią jednak nie leją, tylko dyskutują i dochodzą do jakiegoś rozwiązania wewnątrz pewnych ram prawnych. Chociaż ostatnimi czas, nawet trochę poza nimi też. To też jest ewolucyjne. A nie do końca chciałbym jednak mówić, że z Hayeka da się wywnioskować, że obecne rozwiązania demokracji parlamentarnej są jakimiś optymalnymi rozwiązaniami na obecną chwilę, bo wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie na papierze spisać kilka zasad, które byłyby lepsze właśnie korzystając z teorii ekonomii, a fakt, że właśnie to jest ewolucyjnie nieekonomiczny argument powoduje, że ten argument jest taki troszeczkę śliski. Więc podsumowując, trzy argumenty. To jest wzmocnione prawo własności i instytucje, to jest ewidentny wzrost technologiczny i fakt tego, że był pewien przełom w myśleniu takim czysto technologicznym, który też był beneficjentem wzrostu gospodarczego, ale zaczął się już przed nim. No i po trzecie ta kultura przedsiębiorczości i fakt tego, że ludzie zaczęli, nie chcę brzmieć patetycznie, ale ludzie zaczęli marzyć i śnić o tym, że mogą wziąć swój los we własne ręce i coś zmienić, i coś budować, i dzięki temu poprawić los swój i swoich bliskich. To są te trzy kluczowe argumenty, które moim zdaniem można się nimi posługiwać, żeby tłumaczyć, co tu się wydarzyło. To tyle, jeśli o drugą część, o której mówiłem, mojego wystąpienia. Teraz przejdę do trzeciej części, czyli do tych limitów. Tego, że gdzie się wzrost gospodarczy kończy, czy się musi skończyć, czy to jest tak, że będzie nas coraz więcej, zadepczemy się, zjemy wszystkie krowy i nie będzie co jeść. Jest tu ktoś, kto na pewno wiem, że jest Krzysztof T., który zajmuje się computer science szeroko rozumianym. Jest ktoś jeszcze, kto się zajmuje właśnie jakimś computer science, bo jakimś programowaniem, takimi rzeczami? Jest kilka osób. Kto zna takie nazwisko jak John McCarthy? Ja też nie wiem. Naprawdę? Twórca Lispu. To jest taki język programowania, nazywa się Lisp, on jest dosyć znany z tego, że głównie korzysta z nawiasu, więc wyglądają programy tak. Nie da się ich czytać. To jest też jeden z ojców współczesnej teorii sztucznej inteligencji i w ogóle bardzo, bardzo ciekawa postać w ogóle w historii rozwoju cywilizacyjnego. Polecam sobie o nim poczytać. Niestety zmarł nie tak dawno, wydaje mi się 5 lat temu. On specjalizował się w sztucznej inteligencji, w computer science i takich rzeczach, ale prowadził też taki mały swój projekt na boku. I to się nazywał The Sustainability of Human Progress Project.
I to była taka strona domowa jego na uniwersytecie, taka subdomena gdzieś tam ukryta, do której chyba trzeba w ogóle było mieć linka, żeby tam wejść, teraz to gdzieś tam podlinkowali, żeby się dało. I on tam zbierał liczby i badania dotyczące tego, jak cywilizacja się historycznie rozwija i co jesteśmy w stanie oszacować, jeśli chodzi o właśnie ten sustainability of human progress, czyli o ten możliwość utrzymania rozwoju gospodarczego. To jest fantastyczna strona. Polecam każdemu, jak będziecie mieć takie momenty jakiegoś takiego pesymizmu co do przyszłości, że generalnie wszystko idzie ku złemu. McCarthy nazywał samego siebie ekstremalnym optymistą i nazywał i definiował to jako, że ekstremalny optymista to jest ktoś taki, kto wierzy, że społeczeństwo sobie poradzi, nawet jeżeli nie będzie się mnie słuchać. I on właśnie był takim ekstremalnym optymistą i ponieważ bardzo lubił prostą arytmetykę i twierdził, że da się przy pomocy mnożenia i dzielenia istniejących danych pokazać, że jest przed nami naprawdę dużo oświetlanej przyszłości. Takich kilka klasycznych przykładów, które się podaje, to są problemy z wodą pitną, to są problemy z ropą, to są problemy z energią elektryczną ogółem, czyli też z takimi źródłami jak węgiel, to są problemy z zalesieniem. Otóż McCarthy pokazuje po prostu z niesamowitą kronikarską pasją, zbiera z setek, jak nie tysięcy źródeł, badania pokazujące, że tak naprawdę specjaliści w tych dziedzinach bardzo często są dużo bardziej optymistyczni niż to, co trafia do mediów, prawdopodobnie w wyniku tego, że media lubią nas epatować czymś, co jest raczej straszne niż co jest optymistyczne. I na przykład takimi klasycznymi przykładami jest ta energia elektryczna. Otóż specjaliści od energii jest taki profesor, ja mam fatalną pamięć do imion, lepszą do nazwisk, nazywał się, to jest Cohen, to jest taki fizyk zajmujący się fizyką jądrową, ale szczególnie fizyką energii. Na przykład obliczał, że nawet jeżeli byśmy wypalili cały węgiel, jakbyśmy zużyli całą ropę, jakbyśmy zużyli wszystko, to na przykład energii atomowej starczy nam jeszcze na 2 miliardy lat, co jest dosyć długim okresem czasu. I co prawda energia atomowa nie jest taka, jakby wymaga dużych elektrowni, więc nie jest taka łatwa do przenoszenia, ale na przykład też energia pozyskiwana z wodoru, która jest łatwiejsza do przenoszenia, też nam starczy na bardzo, bardzo, bardzo długo. I jakby jak nie kalkulować, i mało tego, będą to rozwiązania, które też będą kontrować negatywne efekty ekologiczne, tak, to jakby pokazuje w bardzo prostych liczbach, w jaki sposób jesteśmy w stanie funkcjonować praktycznie tak długo. Tam już nie pamiętam z dokładnych liczb, ale tam między innymi stawia taką tezę, że z obliczeń wynika, że jest dostatecznie dużo zasobów na Ziemi, żebyśmy byli w stanie przetrwać mniej więcej tyle, co Słońce nam będzie dostarczać, dostatecznie dużo ciepła, żebyśmy tu byli funkcjonować. I jesteśmy w stanie przy odpowiednich wydatkach energetycznych nawet wodę sobie syntetyzować w ilościach przemysłowych. Jeżeli tylko pozwolimy sobie zmienić pewne myślenie o wykorzystaniu energii i na przykład otworzyć się na różne źródła energii, których w tej chwili tak bardzo nie zużywamy. Kolejnym przykładem właśnie, który on tam podaje, to są te nieszczęsne zalesienia, które podobno tak strasznie uderzają w społeczeństwa, podczas gdy we wszystkich krajach rozwiniętych, nawet w tych, w których nie ma silnych regulacji dotyczących zalesienia, zalesienie rośnie. Zalesienie trochę spada w krajach rozwijających się, ponieważ oni tam zmieniają w tej chwili swoją strukturę gospodarki i to jest okej. Muszą przejść ten okres, muszą przejść przez okres rolniczy, żeby przejść przez produkcyjny, żeby dojść do etapu usługowego i dogonić resztę świata. I prawdopodobnie wtedy zaczną gonić tak samo, jak wszystkie inne kraje na świecie zawsze doganiały z powrotem. Więc wydaje się, że te wszystkie zasobowe argumenty dotyczące limitu są raczej niesłuszne. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden na koniec i wtedy otworzę na pytania. Jest też taki argument mówiący o tym, że właśnie zadepczemy się. Będzie przyrost naturalny tak duży, że prawda, po prostu będzie ludzi za dużo i nie wiem, będziemy musieli żyć w jakichś bunkrach wielopiętrowych. Ziemia będzie pokryta jakimś,
jednym wielkim betonowym kożuchem wielowarstwowym, żebyśmy mogli chodzić na piętrach i nigdzie nie widzieć słońca. Natomiast znowu, jak się okazuje, i zresztą to jest coś, co widzimy, kraje rozwinięte cechują się tym, że wzrost ludności zwykle spada i to spada znacząco. Tak naprawdę panuje w mediach i w takim ogólnym poczuciu pewna fetyszyzacja wzrostu demograficznego. Ludzie się boją spadku demograficznego. Ludzie się boją spadku demograficznego głównie dlatego, że on jest dla nich powiązany z takimi rzeczami jak systemy emerytalne, tak jak pewna piramidowa struktura, którą obecnie niestety mamy i musimy ją wyżywić. I to, że w wielu jakby obliczeniach widać, że jeżeli mielibyśmy ją utrzymać, to musimy mieć ten wzrost gospodarczy. Natomiast wiemy też, że specjalnie żadne próby pobudzenia wzrostu gospodarczego przez programy natury politycznej, że tak się szeroko wyrażę, nie odnosiły historycznie wielkiego sukcesu. Zwykle łatwiej było, łatwiej w cudzysłowie, bo znowu różnymi smutnymi metodami przekonać ludzi do tego, żeby dzieci nie rodzili, niż żeby ich rodzili. I kraje rozwinięte, które dochodzą do pewnego poziomu rozwoju, zwykle zaczynają doświadczać przyrostu demograficznego albo zerowego, albo ujemnego. I w związku z tym razem z Johnem McCarthy'm przy swoim radykalnym optymizmie pozostanę i chodzę spać raczej uśmiechnięty. Dziękuję bardzo.